No ale jeśli Zeitritzberger wyląduje dalej, jeśli wyląduje nieco przynajmniej lepszym stylu niż w pierwszej serii, no to ten występ drugiej serii może się okazać niewystarczający. W przypadku francuski Zeitritzberger już w powietrzu, ląduje dalej. Ląduje dalej i tym razem wydaje się, że noty powinny być nieco lepsze. To jest 98,5 metra i będzie na podium. Będzie na podium Jacqueline Zeitritzberger, bo nie wydaje mi się możliwe, by Colleen Mattel miała otrzymać wyższą notę od Austriaczki. Oceny od sędziów między 17 a 18,5 punktu. Ledwie 1,5 punktu redukcji tej noty za wiatr i to wyprzedza oczywiście o 7,7 punktu. To wystarcza do objęcia prowadzenia. Będzie medal dla Austrii, będzie medal dla Zeitritzberger.